Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Was namówić na wykonanie kolorowanki. Do wykonania tego zadania wystarczy biała kartka i cienkopis, bądź mazak, flamaster, może być też długopis czy ołówek. Zaczniemy od tego, że narysujemy sobie rameczkę kolorowanki. Starajcie się tą rameczkę narysować odręcznie, nie używać linijki. Rysując takie elementy od ręki, ćwiczycie sobie od razu linię. Także od razu wykonujecie ćwiczenie, które Wam się przyda potem już w rysunku. Nawet jak ta rameczka jest troszeczkę krzywa, gdzieś linie się nie spotkają, nie martwcie się, to jest rysunek odręczny i na tym jego urok polega. Rysując teraz elementy, które się tutaj pojawią, obrysowujcie je w ten sposób, żeby były przestrzenie do pokolorowania. Także rysując nawet, powiedzmy, gałązkę, trzeba tą gałązkę obrysować z dwóch stron, żeby ta gałązka mogła być zakolorowana. Taką kolorowankę możecie podarować rodzeństwu do pokolorowania, czy komuś dorosłemu, to już później zależy od Was. Tylko jeżeli robicie kolorowankę dla osoby młodszej, to nie róbcie zbyt wielu elementów, bo młodsze dziecko może mieć trudności z pokolorowaniem drobnych plam, a poza tym może się zniechęcić przy zbyt wielu elementach. Taką pracę można improwizować, nie trzeba wcześniej projektować, jedynie zastanowić się nad tematem, który będzie wykorzystany w tej pracy. Ja pomyślałam sobie, że ponieważ zbliżają się święta, żeby zrobić sobie motywy wiosenno-świąteczne. Starajcie się tą pracę dosyć intensywnie wypełnić. Nie rysować tylko elementu w środku kartki, ale zastanowić się, co mogłoby być jeszcze dookoła. Tak, żeby to zagęszczenie linii było w miarę jednolite i równomierne. Ja przygotuję kilka kolorowanek, wrzucę je na stronę, tak, że będziecie szablony sobie mogli ze strony naszej ściągnąć. Także jak będziecie chcieli tylko pokolorować, no to będą do dyspozycji, albo podpatrzeć, jak rysować. Ale zachęcam Was do tego, żeby narysować samodzielnie, pokolorować, no i potem wysłać do nas. Bardzo nam będzie miło, jak dostaniemy od Was kolorowe rysunki. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa!